Witam. Dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć postać Ireny Sendlerowej, czytając fragmenty książki Ewy Nowak Kto uratował jedno życie? Książka ta pochodzi z serii Czytam sobie, fakty, poziom trzeci. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie w naszym kraju. Polska przyznaje go najbardziej zasłużonym, między innymi tym, którzy pokazali, że niczego się nie boją i są gotowi oddać życie za ważne dla Polski i całej ludzkości sprawy. W 2003 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczył Order Orła Białego siwiuteńkiej staruszce. Tego, że trzeba pomagać potrzebującym, nauczyłam się w domu rodzinnym, powiedziała skromna staruszka. Dlatego nie jestem żadną bohaterką. Kim jest ta uśmiechnięta starsza pani? To Irena Sendlerowa, która wraz z innymi w czasie II wojny światowej uratowała życie wielu Żydom, dorosłym i dzieciom. Jak to możliwe? Mogła uratować tak wielu ludzi? Jak ona to robiła? Dlaczego musiała ratować ludzi? Niemcy wywołali II wojnę światową, żeby podbić cały świat. Hitler bowiem był zdania, że Niemcy to najlepszy naród. Nienawidził Słowian, Romów i wielu innych. Ale najbardziej ze wszystkich nienawidził Żydów. W tamtych czasach w Polsce mieszkało wielu Żydów. Żydowskie i polskie dzieci bawiły się razem na podwórkach. Żydzi mieszkający w Polsce przed wojną mieli obywatelstwo polskie. Wielu z nich uważało się zarówno za Polaków, jak i za Żydów. Co dziesiąty mieszkaniec Polski był Żydem. Nienawiść Hitlera do Żydów była tak silna, że chciał pozabijać wszystkich żydowskich rodziców i wszystkie żydowskie dzieci. W Warszawie trwała okupacja. Zamknięto wszystkie szkoły, niszczono biblioteki, bo były w nich polskie książki. Obowiązywała godzina policyjna. Nie wolno było organizować zebrań, śpiewać hymnu Polski, ani grać muzyki Chopina. Najbardziej w czasie okupacji byli jednak prześladowani Żydzi. Po wybuchu wojny Niemcy kazali im wszystkim nosić na ramieniu opaski z gwiazdą Dawida, żeby z daleka od razu było widać, kto jest Żydem. Był 1940 rok. Warszawiacy stawali na ulicach i dziwili się. Co ci Niemcy znów wymyślili? Po co budują mur w środku miasta? Pytali. Niemcy wygrodzili getto w środku miasta. Musieli tam zamieszkać wszyscy ludzie pochodzenia żydowskiego z Warszawy i okolic. Każdy zabierał ze sobą, co tylko mógł. Kiedy jakiś Niemiec zobaczył Żyda poza murami getta, często wyjmował broń i od razu strzelał. Przed wojną Polacy i Żydzi byli sąsiadami. Pracowali razem i chodzili razem do szkoły. Czasami też się przyjaźnili. Kiedy podczas wojny ktoś chciał pomagać Żydom, Niemcy na to nie pozwalali. Irena Sendlerowa miała 29 lat, kiedy wybuchła wojna. Kiedy była dzieckiem, jej tato powiedział: Irenko, ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie i majątek nie mają znaczenia. Mała Irenka dobrze to sobie zapamiętała. Często też powtarzała słowa taty: jak człowiek tonie, to ten drugi musi mu podać rękę lub chociaż mały palec. Gruba, chuda. W roku 1940 do getta można było wejść przez więcej niż 20 bram. Dwa lata później było już tylko 8. Ten, kto wchodził albo wjeżdżał na teren getta, musiał pokazać Niemcom przepustkę. Irena Sendlerowa przychodziła do getta nawet kilka razy dziennie. Żeby Niemcy nie nabrali podejrzeń, wchodziła i wychodziła przez różne bramy. Zbierała od mieszkańców Warszawy ubrania.
Rano wkładała na siebie tyle ubrań, ile się tylko dało. W kieszeniach ukrywała ziemniaki, cebulę, marchew i szczepionki. Gdy tylko weszła na teren getta, zakładała opaskę z gwiazdą Dawida, żeby wtopić się w tłum. Chodziła od domu do domu, zdejmując z siebie kolejne warstwy ubrań. Jednej rodzinie zostawiła płaszcz, innej spódnicę, kolejnej skarpety. Każde ubranie było w getcie bezcenne. Każdy ziemniak ratował kogoś od śmierci z głodu. Życie w getcie stawało się coraz trudniejsze. Było coraz mniej jedzenia, ubrań, łóżek, opału. Na zimę coraz więcej osób chorowało. Któregoś dnia, gdy Irena Sendlerowa rozdawała ubrania, leki i jedzenie, podeszła do niej zapłakana mama z chudziutkim dzieckiem na ręku. Błagam, uratuj mojego syneczka, powiedziała. Płacząc z żalu, że musi oddać dziecko obcej osobie, wcisnęła jej malucha na ręce. Irena Sendlerowa wiedziała, że jeśli ma uratować to dziecko, musi je zabrać. Tutaj nie było dla niego ratunku. Z żydowskim chłopczykiem na rękach Irena Sendlerowa wróciła do karetki. Tam czekał kierowca Antoni Dąbrowski. Na pace karetki sanitarnej zostały puste pudła po mydle, karbidzie i lizolu. Chłopczyka wsadzili do skrzyni po mydle, a skrzynię zabili gwoździami. Na niej postawili inną skrzynię, potem drugą i trzecią. Może żandarmi niczego się nie domyślą. Z drżącymi sercami podjechali do bramy przy ulicy Nalewki. Żandarm kazał im okazać przepustki i podejrzliwie na nich spojrzał. Nie mogli nawet mrugnąć okiem, musieli mieć nerwy ze stali. Żandarm oddał im przepustki. Wydawało się, że wszystko poszło gładko, ale wtedy chłopczyk w skrzyni obudził się i zaczął płakać. Nic dziwnego, zamknięty w skrzyni bez nikogo bliskiego obok siebie. Co będzie, jeśli żandarm usłyszy jego płacz? Na szczęście karetka ruszyła i żandarm niczego nie usłyszał. Co teraz? Trzeba było natychmiast chłopca ukryć. Znalazła się polska rodzina, która go przygarnęła i chłopczyk bezpiecznie przeżył wojnę. W getcie przebywało coraz mniej i mniej dzieci. Irena Sendlerowa postanowiła uratować, ile się tylko da. Róża miała 6 miesięcy, gdy Irena Sendlerowa podała jej krople nasenne i dziewczynka wyjechała z getta w skrzynce zabitej gwoździami. Szymona Sendlerowa wzięła za rękę, udając, że to jej własne dziecko. Aaron wyjechał z getta tramwajem w tekturowym pudle. Elżunię włożono do skrzynki z otworkami i ukryto pod stosem cegieł. Aby ocalić jedno dziecko, Sendlerowa potrzebowała wielu zaufanych osób. Miała kilkanaście współpracowniczek, które wchodziły na teren getta jako pielęgniarki. Wyprowadzały dzieci albo odbierały je po drugiej stronie getta. Kierowcy karetek i ciężarówek, motorniczowie tramwajów, woźni w sądzie, lekarze, pracownicy fabryki, urzędnicy fałszujący dla dzieci dokumenty, księża wypisujący fałszywe matryki, siostry zakonne przyjmujące do polskich sierocińców żydowskie dzieci, polskie rodziny, które je ukrywały. Tylu ludzi było potrzebnych, żeby uratować dzieci. Irena i jej współpracowniczki chciały, żeby po wojnie dzieci trafiły z powrotem do swoich rodzin. Dlatego zaczęto prowadzić kartoteki. Na cienkich skrawkach papieru Irena zapisywała zaszyfrowane imię, nazwisko i adres żydowskiego dziecka, a obok jego nowe imię, nazwisko i adres pierwszej rodziny. Koleżanka Jadwiga wkładała swoją kartotekę do butelek. Tylko gdzie schować butelki? Jadwiga zakopała więc butelki pod jabłonką w swoim ogródku przy ulicy Lekarskiej 9.
Niemcy nigdy nie znaleźli butelek ukrytych pod jabłonką. Nie odkryli też, w jaki sposób Irena Sendlerowa i jej współpracowniczki ratowały dzieci z getta. Po odkopaniu butelek kartoteki zostały odszyfrowane i dzięki temu wiele ocalonych dzieci mogło odnaleźć swoich bliskich. Cały świat powinien był dowiedzieć się o tej odważnej Polce. Uratowała przecież tyle żydowskich dzieci, za każdym razem ryzykując własnym życiem. A jednak przez wiele lat nikt nie usłyszał o Irenie Sendlerowej. W gazetach wcale o niej nie pisano. W telewizji nie było o niej żadnego programu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej bohaterce, o Irenie Sendlerowej, to zapraszamy do naszej biblioteki po tą książkę, ale też po inne, które opowiadają o ludziach, którzy w czasie wojny pomagali i Polakom, i Żydom. Zapraszamy.